Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z FIFA Mobile na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę w evencie tej związanym z ikonami oraz może zagramy sobie po jakiś mecz w Division Rivals. A na razie przejdźmy tutaj i tutaj wykonamy sobie tej parę ćwiczeń i za to dostajemy punkty. Więc okej, rozpoczynajmy pierwsze ćwiczenie i zobaczymy co to będzie. Ok, mamy tutaj ćwiczenie na rzuty wolne, więc jest to całkiem proste ćwiczenie. Wystarczy tutaj ładnie tak uderzyć piłkę, podkręcić i już mamy wykonane to ćwiczenie przy pierwszym strzale. Ok, tu dostajemy sobie takie punkty związane z ikonami oraz XP, więc ok, tutaj przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. To już będzie ćwiczenie na poziomie trudnym i to będzie ćwiczenie, gdzie będziemy podać piłkę oraz strzelić bramkę. Ok, więc podajemy sobie do Mbappe, poczekamy jeszcze i wybiegnie nasz zawodnik, jest Griezmann, uderzenie. Mamy gola, to musimy chyba 3 bramki w taki sposób strzelić, więc ok. Podajemy sobie Griezmannem do Mbappe, teraz wybiegnimy. Jest podanie do Griezmana i mamy uderzenie na bramkę i jest gol. Ok, teraz kolejna próba, Mbappe. Podanie do Griezmana, uderzenie. Niestety mamy strzał nad bramką. Ok, teraz podanie jeszcze raz do Mbappe. Teraz Griezmann, uderzmy sobie tutaj. I znowu nie ma gola, poprzeczka. Ale na chwilę musimy powtórzyć. Chociaż nie wiem czemu on tak przed chwilą dziwnie uderzył. Zamiast normalnie strzelić na bramkę to jakoś tak finezyjnie jakoś uderzył nad bramką, no nie wiem. Ale okej, rozegrajmy jeszcze raz, uderzmy. No i znowu finezyjnie strzela, ale tym razem jest gol. Ok, teraz podanie, zobaczmy, jest Griezmann. Jest gol, chociaż ja myślałem, że on to przestrzeli jeszcze, ale na szczęście mamy gola. Ok, teraz podanie znowu do Mbappe, Griezmann. No i jest to poprzeczka, chyba jednak trzeba podejść trochę tam bliżej. To chyba nie mam określonej odległości, z której mogę strzelić, więc chyba nawet mogę wejść do bramki. Więc ok, sobie nawet wejdę do bramki i mamy zaliczone ćwiczenie. Ok, dostajemy tutaj kolejne punkty, no i mamy jeszcze jedno ćwiczenie, sobie zagrajmy to ćwiczenie. Uj, to będzie poziom, ćwiczenie na poziomie ekspert, więc będzie to dosyć ciężkie. Ale zobaczymy, co to będzie za ćwiczenie. A, to jest zbieranie monet, to ćwiczenie, którego za bardzo nie lubię. Patrząc na to, że będzie ono na poziomie wysokim, no to może być trochę ciężkie. Zobaczmy, no. Może być trochę ciężko to wykonać. A zobacz, mamy pierwszą monetę, czy właściwie drugą, była tutaj kolejna. Może się uda, teraz fajnie się trafia seria, że jest dużo monet pod, w jednym miejscu. Mi ten obrońca strasznie tutaj przeszkadza, chociaż... No niestety nie będzie chyba wykonane to ćwiczenie. Spróbuję jeszcze raz, ale nie wiem, jeśli się nie uda, to najwyżej już przejdziemy sobie do meczów Division Rivals. No czemu on mi sztuczki nie robi? Halo, czemu on nie robi sztuczki? Myślę, że w FIFA normalnie bym to ćwiczenie na luzie wykonał w zwykłej FIFA, ale tutaj jest trochę cięższa kontrola nad zawodnikiem. No niestety nie mamy wykonanego tego ćwiczenia, więc raczej nie będę go wykonywał, tylko już przejdziemy sobie do meczów Division Rivals. Oż, odbierzemy sobie nagrodę i teraz przejdziemy, może sobie te dwa mecze zagramy w Division Rivals. Więc okej, wyszukajmy naszego pierwszego przeciwnika i zobaczymy jaki będzie miał skład. Okej, to jest skład rywala, no. Ma on podobną ocenę do mojego składu, ale ma mniej zgrania, więc... Chociaż nawet ma trochę niższą ocenę, więc myślę, że powinniśmy to wygrać. Mamy tutaj więcej zgrania. Jeszcze będziemy mieli też lepsze szanse przy okazji. Więc okej, rozpoczynamy to spotkanie. Na początku sobie oczywiście wybiję piłkę, żeby mieć lepsze okazje. Zobaczmy, mamy podanie w pole karne z Griezmann, przyjęcie, uderzenie i piękny gol. Bardzo ładnie to uderzył. Teraz jest świetna okazja, Mbappe, uderzenie.
Niestety nie ma gola, chociaż on to powinien skończyć na spokojnie. Myślałem, że on uderzy finezyjnie. Natomiast Herrera, uderzenie zza pola karnego i niestety słupek, jeszcze Mbappé w polu karnym. Strzał i broni bramkarz, jeszcze dobitka i jest gol. Mamy 2-0. Teraz kolejna świetna okazja, Marco Reus. Uderzenie przy słupku i jest gol. 3-0. I teraz Mbappé, zobaczmy. Wbiega tutaj Marco Reus i ładnie ta piłka przeszła do niego i jest gol. 4-0. Teraz znowu Marco Reus, uderzenie finezyjne. A chciałem, żeby uderzył na dalszy słupek. Ok, jest Griezmann. Poczekajmy sobie tutaj na wsparcie, bo jest spalony Fabian. Chyba był spalony, tak jest, mamy spalonego. A kolejny raz Fabian w polu karnym i jest gol, 6-0. Teraz znowu Fabian, kolejna okazja Hiszpana. I mamy 7-0. Teraz podanie w polu karne, Herrera. A nie, proszę mnie to przyjmował, chciałem, żeby uderzył z pierwszej piłki. Ale jest Griezmann, teraz podanie tutaj do Herrery. Nie wiem, czy on tak zwlekał z tym podaniem, ale na szczęście jest gol. Teraz Griezmann, uderzmy sobie tak finezyjnie. Jest gol, 9-2. Ok, teraz Mbappé. A uderzmy tak sobie z dystansu mocno. No i broni bramkarz, ale taki strzał z zaskoczenia. I teraz uderzenie. No ale to nie ma gola i będziemy mieli ostatnią okazję. Uderzmy sobie tak finezyjnie. Jest gol, ładna bramka z dystansu. No i mamy zwycięstwo 10-3. No ok, zagramy sobie jeszcze jedno spotkanie. Odbierzmy sobie tutaj oczywiście nagrody. No i wyszukajmy kolejnego rywala. Zobaczmy, rywal ma tutaj zwykły skład ocenny na 78 i nie ma też zgrania, więc myślę, że powinienem wygrać kolejne spotkanie. Mamy wyższą ocenę, ale dodatkowo mamy zgranie, więc ona da mi jeszcze lepsze szanse. Więc okej, rozpoczynamy mecz. Wybijmy sobie tę piłkę, już żeby mieć lepsze okazje i przejdźmy teraz do dalszych tej okazji. Więc mamy Reusa, podanie do Griezmanna, uderzmy sobie za pola karnego na razie i broni bramkarz. Teraz Mbappé, zobaczmy dokiwanie do obrońca. Mbappé, hej, nie w tą stronę chciałem tą ruletkę. A zobaczmy, jest Griezmann jeszcze i broni bramkarz. I teraz podanie w pole karne i znowu broni bramkarz. Takie okazje powinienem wykorzystywać, żeby wygrać to spotkanie, ale zobaczmy, jest Herrera. Uderzenie i jest gol, 1-0. Teraz świetna okazja. Zobaczmy Herrera, uderzmy sobie z dystansu i broni bramkarz, jeszcze Mbappé na dobitkę. No i tym razem już bramkarz nie mógł nic poradzić. Teraz znowu Mbappé sam na sam. Broni bramkarz, nie wiem czemu on mocniej nie uderzył. Mamy rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, strzał z główki. I jest gol, mamy 4-1. A zobaczmy, chyba to Griezmann. Chyba tak, to był Griezmann, ok. Mamy kolejną bramkę, teraz Mbappé, uderzenie. Piękny gol Mbappé. Teraz mamy rzut wolny, uderzymy sobie tutaj, mam nadzieję, że uda się trafić. Tak jest, mamy piękną bramkę z rzutu wolnego. Teraz Mbappé, uderzmy sobie z pola karnego. I znowu kolejna bardzo ładna bramka. Teraz Herrera. I kolejny gol. Zobaczmy Fabian. Ciekawe, czy uda się zrobić bramkę z takiego dystansu. I mogą być ciekawie tej. Broni bramkarz, teraz Herrera. Teraz Griezmann, uderzmy sobie finezyjnie. I to wpadło. No niesamowita bramka Griezmana. Nawet się nie spodziewałem, że będzie taką ładną bramkę. No i mamy zwycięstwo 10-1. Ok, odbierzemy sobie jeszcze na koniec tej nagrody. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć.